Hej, 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 siem wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku, czyli zagrajmy w Free to Play Hearthstone. I dzisiaj pora na radykalne zmiany, moi drodzy, robimy radykalne zmiany. Wpierw otworzymy jeden booster, który dostałem za ręki, którą sobie zrobiłem tak w nocy, bo mogę. Bo miałem ochotę, a nie miałem siły już nagrywać. Ogólnie wczoraj nie miałem siły na nic, kompletnie nie miałem na nic. W ogóle podczas edycji coś zjebałem. Podczas edycji coś zjebałem i pa. Przy edycji filmików coś zjebałem na YouTubie. I wy wiecie, czego mieliście tylko jeden odcinek na Hearthstone'a, więc ten poprzedni odcinek, który dzisiaj oglądacie, miał być wczoraj. Bardzo was za to przepraszam, ale kiedy się ocknąłem, było już za późno. Było już zdecydowanie za późno, była 23, już o tej godzinie moim zdaniem nie warto wrzucać odcinka. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał, czemu wrzuciłem po 16 odcinku odcinek 18, to ten odcinek 18 był odcinkiem 17, więc jeżeli wam się wyświetlił po raz drugi odcinek 18, to jest nowy odcinek. To jeżeli nie byliście tego świadomi, to możecie po tym filmiku sobie cofnąć i, nie wiem, obejrzeć. Albo zrobić to teraz, w sumie, żeby było chronologicznie, czyż nie? Dokładnie. My collection, spełnijmy proszek, bo będziemy go potrzebować. Będziemy go potrzebować. Wcześniej pułowałem proszek, jak nie patrzyliście. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale naprawdę, nie chciałem się z tym czekać. I z dwóch boosterków... A nie, boosterki to ja otwierałem chyba, nie pamiętam. Mniejsza, mamy silent złoty. I mam zamiar rozproszkować. Mam zamiar rozproszkować wszystkie karty, które mogą się przydać. Właściwie wszystkie karty, które nie są potrzebne. I uwaga! Pierwszą zmianą w tym deku może to być zaskoczenie dla niektórych z was, ale pierwszą zmianą w tym deku jest to. Pozbywamy się Knife Jugglerów. Powód jest prosty. Wiecie, wiem, czego brakuje nam w tym deku, co przegrywa nam bardzo dużą część gry. Obecnie jest era bardzo ofensywnych deków. Potrzebujemy mieć stały early game, stół, znaczy potrzebujemy mieć miniony na stole, które zapewnią nam kontrolę stołu w early game, w takim bardzo wczesnym early game. Knife Jugger za dwie many jest 3-2, on nie da nam kontroli stołu. Jeżeli go wystawimy, on zginie bez problemu od kart przeciwnika. Oczywiście mamy świetne synergie z pajączkami, z Feral Spiritem, ale wciąż to jest za mało. Stały stół w early game'ie, więcej możliwości w early game'ie jest istotniejsze niż ewentualnie dobre synergie. Moi drodzy, tak ja to odbieram i uważam, że Knife Jugger nie ma miejsca w tym deku. Pomysł był dobry, pomysł był zacny, bardzo często się sprawdzało, ale sprawdzało się w późniejszym etapie gry, nie w obecnym. Dlatego najlepiej stworzymy ten deck od nowa, jeszcze raz. Będzie to wersja Free to Play 2.0. A więc tak, karty, które na pewno będziemy chcieli mieć, to Rogue Weapon, Flame Tongue Totem, z Krakem się jeszcze zastanowię, nie wiem, czy będę mieć miejsce, Totem Golem, jeden Feral Spirit, będziemy uważni, że tak powiem, z niego korzystać w sytuacji, kiedy potrzebujemy tauntów. Dwa razy Hex, bo jednak wiele razy była potrzeba używać tego Hexu, więc niech będzie. Dwa razy Lightning Storm, jeden Doomhammer, dwa razy Thunderblast Valiant, dwa razy Fire Elemental. Następnie do tego deku również dodamy Hounded Creepera, jest to bardzo potrzebna karta. Od razu stworzymy kartę, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o early game. Przepraszam bardzo, gdzie ona jest? Czekajcie. Czy ja czymś nie zapomniałem? Dajcie mi sekundę. Coś mi się nie pomyliło? Miałem ochotę zrobić zombie chow. Nie mówcie mi, że on jest znak framasu. Nie ma opcji. O mój Boże, zombie chow jest znak framasu.
Chciałem wstawić do tego zombie chow. Ale on jest znak Kramasu, on nie jest kartą, którą normalnie można zrobić. Okej. To mi trochę zniszczyło plany. To mi trochę rozjebało plany. Tak stuprocentowo szczerze, to mi troszkę rozjebało plany. Chciałem zrobić zombie chow, ponieważ to jest świetna, świetny stwór do, nie wiem, utrzymania stołu. I okazuje się, że nie mamy dostępu do zombie chow. Zombie chow jest na ekstramasie. Myślałem, że to jest bazowa karta. To mi trochę zepsuło szyki, nie powiem. W takim razie przejdziemy do tego pomysłu, którego miałem wcześniej. Stworzymy sobie Argent Squire'kę. Która też ma dobre synergie z swoim totemem Rockbiter Weaponem. I ma dobre wymiany w early game, jeśli chodzi o malutkie stwory przeciwnika, więc może być. To jest zastępstwo zamiast Zombie Chow, tańsza wersja, no bo nie mam Nextremasu. Okej. Okay. To mi troszkę popsuło strzyki, nie powiem, że nie. Damy na Rubienek, żeby mieć pewność, jeśli chodzi o karty zatrzymane. Następnie dodamy dwa razy Shreddera, zrezygnujemy z Shinmasterów, dodamy Argusa. Prawdopodobnie zaraz zrobimy drugiego. Dodam Azure Drake'a jako musową kartę. Przy okazji dokończyłem sobie Nextramas do pełna. No bo narobiony jakby za ostatniego bossa. Więc mamy trzy karty. Mamy trzy karty. I rozejrzyjmy się jeszcze, co tutaj można zrobić. Okej, okej. W pełni się rozejrzałem. Myślę, że na pewno zrobimy przynajmniej jednego Earthshocka. To jest dość istotna karta. Dodajmy. Mamy jeszcze dwa miejsca do naszego deku. Przydałoby się karta zatrzymana, którą byśmy normalnie mogli zagrać. I w tym przypadku... Albo moglibyśmy zrobić Taskar Totemik. Albo mógłbym zachować podstawową kartę typu Sankaryczka, żeby mieć kombinację z Nerubian Eggiem, albo wrzucić Harvest Golem tak jak wcześniej. Coś takiego. Dzięki temu mamy deck, który zawiera, że tak powiem, pewniejszy early game. Pozbyliśmy się Knife Jugglerów, które według pewnie wielu ludzi były bardzo istotną kartą w tym decku. Jednak uważam, że była za słaba. Wrzuciliśmy Nerubian Egg. To jest na razie karta testowa, chociaż mamy mało czasu na gry, co prawda, to jest karta testowa. Nie wiem, jak się sprawdzi, zwłaszcza bez Sankaryczki na przykład, ale zobaczymy. Mamy Rockbiter Weapon, mamy Flametongue Totem, żeby to odpalić. Mamy innego Defendera of Argus. Nawet Fire Elementala mamy, jeżeli byśmy chcieli. Zawsze to jest ochrona jakaś przydała. Na razie zostawmy przy tym. Zostańmy przy tym. I nie wiem, zobaczmy, jak się potoczy gra. Zobaczmy. Czy naprawdę zaczęli kosić trawnik za oknem? Dobra, przestali. Dzisiaj jest jakoś szczególnie gorąco i nie chciałbym zamykać okna, bo ktoś hałasuje. Może nie gorąco, ale definitywnie ciepło. No dobra. Zobaczymy w takim razie, jak to się sprawdzi. Osobiście uważam, że karta za jeden manny jest bardzo istotna, ponieważ ten deck jest, że tak powiem, bardzo dużo zależy od tego, czy uda nam się utrzymać stół. Żeby odpowiednio ułożyć sobie totemy, żeby odpowiednio ułożyć sobie karty z Flametongue totemem, żeby odpowiednio doszło do synergii pomiędzy kartami. Dlatego myślę, że Knife Juggler by się nie przydał i już mi nie jest potrzebny. Knife Juggler, graliśmy tyle z Knife Jugglerem i bardzo często mieliśmy go w drugiej turze i bardzo często nie mogliśmy zrobić z nim nic konkretnego. Nerubian Egg, czy chcę zostawić? Tak trochę niezbyt. Wymienię. Gdybym miał jakąś, nie wiem, możliwość odpalenia go. Myślę nad drugim Argusem. O proszę, to jest dużo lepsze. Myślę nad drugim Argusem, bo to jednak może być bardzo spoko karta, która ma świetną synergię z Creeperami i z tym wszystkim. Senin był spoko jaka karta za 4 many podstawowa, ale myślę, że Argus będzie mieć lepsze synergie. Tak czy siak. No i wypadł nam jeden, więc to z proszku. No niestety tej karty nie mam. Zapomniałem, że to jest znak Stramasu i to był, że tak powiem, błąd. Z mojej strony nie będę ukrywać. No ale cóż. Flametongue Totem poszedł, jest to bardzo spoko. Myślę, że rzucimy Feral Spirit.
Chyba, że się nie wiem, zobaczymy. Myślę, że chyba rzucę Feralspa. O mój Boże. Wymieniasz się? Jeżeli się wymieni, to nie wiem, mordujemy mu stół. Może, nie wiem. Prawdopodobnie rzucę Feral Spirit. Ponieważ będę... O mój Boże. Co to może być? Avenge? Rzucę Feral Spirit w takim razie. To może być Avenge. Nie ukrywam. No cóż, raczej nie powinien się przejść przez to wszystko. Chyba, że mam monetkę i konsekrację. To wtedy troszkę zaboli, nie będę ukrywać. Ale cóż. No, to jest ryzyko z mojej strony oczywiście, no ale... To jest najsezonniejszy ruch, jaki mogłem zrobić. Który się bardzo dobrze kombi z Flametongue Totemem. Będziemy mieli Overload, ale będziemy mogli wciąż wrzucić Flametongue Totem. I jeżeli nam pajączki przeżyją wciąż, będziemy mogli zrobić świetne wymiany. Mimo tego. Mhm. Put this apple on your head. Okej. Dobrze, w takim razie zrobimy coś takiego, że... Wystawimy ciebie tutaj. Następnie... to może być 2 na 1 bloker, który odpali Avenge. Jeżeli odpali Avenge tutaj, zabijemy go Spirit Wolfem. Dobra, zróbmy tak. 2 na 1 i Avenge. Uff. To było bliskie. Zapomniałem o Nightjugglerze, ale trudno. Avenge, pytanie w kogo? Jeżeli tutaj, zabijemy go pajączkiem. Super. Znaczy nie wiem, czy super. Nie ma różnicy. I chyba go rozwalę, no. Po prostu. Doszło do dobrych wymian, jakby nie patrzeć. Niestety nie mamy nic na stole, to jest ten problem. Niestety nie mamy nic na stole. I to jest problem. Czy chcę wystawić Thunderbolt Valianta teraz? On jest bardziej late game'ową kartą. Nie będę ukrywać. Chyba tak. There is a lot at stake here. Chyba tak, jest bardziej late-game'owa karta, ale nie widzę dobrego pomysłu. Ma wytrzymałe ciało, idealne pod Shreddera, więc... Nie wiem, zobaczę. Reporting for duty. Wiem, że to jest Avenge. I nie chcę, żeby on dostał, że tak powiem, staff. Zrobię coś takiego. Okej. Okay. Teraz mogę zrobić tak, ponieważ będę mieć 2 na 2 miniona. Czemu by nie? O mój Boże, idealnie. Następnie zabiję to wszystko. O mój Boże! Znaczy... Nie wiem, czy mnie to cieszy, ale... O mój Boże, serio! Ze wszystkich dwójek! Co to jest za chore podejście? Co to jest za chore RNG? Serio, for fuck's sake. Wiem, jakie karty nie dodałem w tym deku. W naszym. Mamy dobrą synergię. Wiem, jakie karty nie dodaliśmy w naszym deku. Zaraz będę musiał zrobić poprawkę. Chyba, że dodałem, ale jestem głupi i ślepy. I zapomniałem, że ją dodałem. To też jest możliwe. Bo ja często zapominam o rzeczach, które przed chwilą zrobiłem. Oj, to jest problem. Znaczy wiem, że na pewno nie ma już Avenge, ale ma całą resztę. A więc... Mogłem zrobić coś takiego. Przeanalizujmy. Jeżeli będę mieć 1 na 2, to zaatakuję. Ja zaatakuję, bloker 2 na 1, skrzesi się bloker 2 na 1. I co dalej?
Zabić tego dużego będę chciał, chyba tak. I będzie dużo mniejszych minionów, dobra? Jebać to, zrobimy to tak. Plus będzie taunt. No, to nie jest istotne. Hop. Avenger już nie ma, zużył wszystkie. A nie, ma! O mój Boże. To mi trochę popsuło szyki. O mój Boże, co ja chcę zrobić? Chcę zrobić coś takiego. I nie wiem, zrobię coś takiego. W takim razie. Czekaj. Co mi się pomyliło w takim razie? Naprawdę on miał drugi Avenge? Czemu mi się zdawało, że nie ma drugiego Avenge'u? Nie mam speli, tak. Master for Battle. O mój Boże. Teraz by się spell przydał. Czy ta broń Master for Battle szczególnie boli przez tą broń? Nie doszło do wymiany? Okej. Mógłbym zabić jego. Wystawić jego i totem, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Wystawić Squire'kę. Znaczy, on musi się wymienić, bo inaczej będzie dupa. Bo muszę tak zrobić. Nie widzę innej możliwości. I teraz rzucić Harvest Golem. On się wymieni tak i tak i dupa. Tak, tak. Jeżeli zrobię tak. Nie no, nie widzę innej opcji. Nie widzę innej opcji, jak zrobić coś takiego. Ta jedna karta Paladyna za 6 many, ona tyle rzeczy robi. Jest takie BOOM! Nie masz życia, przegrałeś. Kiedy wystawia tego typka za 6 many od sekretów. Sam sekret Paladyn jeszcze nie byłby tak przejebany sam w sobie, gdyby nie ta karta. A smorkujesz w takim razie. Okej. Okay. To może być na plus dla mnie, o ile mi podejdzie odpowiednia karta, która nie jest tą kartą. Definitywnie nie jest tą kartą, nie wiem, wystawię ciebie tak. Okej. Okay. Na plus. Problem jest to tylko, że... Znaczy, muszę chyba tak zrobić, bo inaczej mam przejebane. Dalej mam mało życia i mało wszystkiego, ale wciąż. Mam jakiś tam stół, jeżeli... Udałoby mi się znaleźć drugiego Argusa, byłoby super. Flametongue Totem, Rockbiter Weapon też byłby spoko. Nawet bardzo. Chyba stworzymy drugiego Argusa. To jak nam to będzie potrzebne? Airshock sobie zostawię. Bo jednak Silence był potrzebny wielokrotnie. Follow the rules. To mi psuje szybki. Oczywiście smork, smork, smork. Jeżeli nie znajdziemy AOE, przegraliśmy. No, chyba przegraliśmy. Tak, nieważne co, musiałbym go zabić, a nie mam jak. Taunt? Nie, to nie wyratuje nas, chociaż. Nope. Czy ja wsadziłem Doomhammera do tego deku? Well played. Well played. Secret Paladin. Nie wiem zbytnio jakbym mógł go skontrować. Nawet bym wsadził tą babeczkę, która podpierdziela sekrety. Mam Doomhammera. Rozejrzyjmy się. Czy bardziej mi zależy na Argusie, czy na Harvest Golemie? Tak szczerze. Ponieważ Harvest Golem... Może zamiast jednego Thunderbolt Valianta? Nie. I jeszcze... Nie wiem. Pozróbmy na Argusa. Zróbmy Argusa. Myślę, że to jest lepszy pomysł. Dodać jego zamiast innego Harvest Golemu. Nie zależy nam tak na trzeciej turze. Z prostego powodu, jakim jest to, że my się ustawiamy przy drugiej turze.
z kombinacjami kart za jeden many. Tak, żeby zapełnić trzecią turę. To jest nasz plan. Dlatego sadzę Argusa, ponieważ odpalenie Nurbian Egu jest dość istotne, a tamte w sumie też. Tamte w sumie też. Szczególnie przeciwko obecnym agresywnym dekom. Ponieważ możemy dać dwa taunty i to powstrzyma takiego, nie wiem, 6x6 typka, co jest bardzo istotne przeciwko takim właśnie, nie wiem, kontrol... Pfu, kontrol, sekret paladynowi. Zróbmy tak. Nie zmieniłem chyba wersji deku, mniejsze. Niech to będzie 2-0 dalej. Nie chcę mi się specjalnie do tego zmieniać. Rexar! Problemem będzie, jeśli chodzi o Rexara. Jeśli chodzi o Rexara. Cofanie Feral Spirit, nie wiem czy z dobrym pomysłem, ale chciałbym mieć karty za dwie many. Okej, to jest dużo lepsze. Sędzień byłby lepszy przeciwko Rexarowi, ponieważ to jest natychmiastowy taunt, ale... Z drugiej strony Rexar się nie wymienia, więc... Tak czy siak... Będzie co chcemy mieć. Dobra, zaczniemy od The Light Protects Me. To jest bardzo przyjemną kartą. Teraz moglibyśmy zrobić Haunted Creeper Harvest Golem. Bądź Totem Golem Haunted Creeper. W zależności od tego, co nam bardziej odpowiada. Haunted Creeper? Tak. Yeah. Mhm. Gdybyśmy mieli Argusa czy coś, to bym wstawił Nerubian Egg. Bo to byłoby naprawdę silne. Co prawda polata na Silence, więc najlepiej by było się od razu wymienić. Bo Huntery mają Silence. Przepraszam bardzo, ale... Na. Okej. Okay. Wystawimy ciebie. On nie ma monetki, więc nie zrobi monetka... jak to się nazywał? Ten. Ten typek co daje +2/+2 bestiom. Beastmaster, coś takiego. Broń, prawdopodobnie pójdzie w twarz. Nie, pójdzie w wymianę. Co, rozwaliliśmy pajączki? Czy po prostu chciałeś mi zbić Demon Shield? W sumie to był głupi pomysł, jak tak się zastanawiam. Ale nie, w sumie tak, nie wiem. Chyba wymieni się tak, ponieważ dzięki temu... Nie potrafi rodzina docenić pracy człowieka. A pierdziele, czy tak ciężko zrozumieć, że ja i tak ich widzę, jeżeli coś chcą? Dobra, mniejsza. Tak się wymienić chce, czy... I fight. To jest bez różnicy raczej. Dobra. Zróbmy tak. Pozbądźmy się u niego bestii. On się wymieni bronią, dobije tą bestyją. My wystawimy Nerubian Egg i Totem Golem. Hex zostawiam nas z Hajminę. Ten typ się wymienia. Nie wierzę w to, żeby... Explosive Trap. Na razie się wstrzymam. W razie to był Bear Trap. Plus nie chcę mu dać od razu teraz staka. Zaatakujemy wtedy pajączkiem. Rozwalimy miśka. Może tego typa zheksujemy, żeby nie miał więcej sekretów. To nie jest zły pomysł chyba. Mamy dwa heksy tym razem. Nieważne. Prawdopodobnie już nie będzie miał jak aktywować tego. Więc prawdopodobnie jedno z tych... Arbeit Hafer. Zawsze. Zawsze Hafer, zawsze. 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 Chcesz mi go dobić? Żebym nie miał jak zabić tobie Hafera? Okej. Okay. Jednak tego nie zrobił. Jeden z nich to Freestrap pewnie. Tak, nie chcę odpalać tych sekretów. Zaatakuję w twarz, jeżeli to jest... Dobra, zaatakuję się w twarz. Wow, okej. Okay. Czyli to jest Snake Trap. Spodziewałem się Freeze Trapu. No to mamy problem.
big problem. Szybko, musimy podejść ały albo tam, albo cokolwiek. Inaczej mam przejebane. Airshock. Okej, gdybym miał manę więcej. Okej. Przewidywałem freeze trapa. Źle przewidziałem. To mnie zaboli bardzo. Z drugiej strony będę mógł zabić airshockiem. Chyba, że się wymieni. Znaczy, to jest wymieniający się Hunter, to jest... coś niesamowitego. A niż the Hounds i się obudził, że... A nie, po prostu nie miał więcej miejsca. Ja potrzebuję ale as fast as possible. Wow, wymiana. Czemu nie zostawię sobie węże? Aaa. Woli sobie zostawić kaferkę. Nie dziwne. O mój Boże. Co jest złe rozłożenie trapów dla mnie. Bardzo złe. Właściwie nie miałem już praktycznie szans na wygraną, chyba że mi podszedł. Ja nie wygram tego. Nie, nie wygram tego. Nie ma opcji. Nie ma opcji, on mi zadał za dużo obrażeń, po prostu mnie dobije ze specjala. Nie ugram tego. Mój błąd, jeśli chodzi o rozstawienie... O mój Boże. To jest masakra z mojej strony. Co się dzieje w tych grach. Duży błąd z mojej strony, jeśli chodzi o trapy. Spodziewałem się freeze trapu. I freeze trapu i chyba bear trapu się spodziewałem. No cóż. Żal? Wleciała mi z głowy w ogóle możliwość synergii pomiędzy Beast Trapem a Snake Trapem. I to też był duży błąd. Że za bardzo bałem się Freeze Trapu, nie? Dlatego nie chciałem atakować totemem dużym. Gdybym zaatakował najpierw totemem, byłoby bardzo spoko. Flame Tongue Totem, zostawię to. Ponieważ mamy synergię z Nerubian Eggiem. Druga tura Totem Golem, potem Nerubian Egg. Pierwszy raz nam podeszło. Pierwszy raz nam podeszło. Może w końcu wykorzystamy tą broń. W końcu. Well met. Rockbiter. Może w końcu. Zobaczymy. Dobra. No spokojnie. Teraz brakuje tylko tej sergeantki. Mając te karty. Okej, okay, czyżby jakaś super bardzo słaba tura z jego... O, siema, wilkunowa. Jakaś super mega ultra bardzo słaba tura? Cóż... No śmiechnij się totem, zabiłeś jednego, dalej żyjesz. Master for battle. Znaczy... Mógłbym wstawić to, ale... Nie sądzę, żeby to była dobra opcja. Czy wymieni się ze wszystkim, ale... Czy warto? Z drugiej strony, jeżeli to zrobię... Postawić chyba się tutaj. Przyszłościowo. Gdyby to był heal totem albo tam totem, w ogóle byłoby zajebiście. Dobra, w ten sposób teoretycznie nie ma jak mi zabić flame tank totemu. Teoretycznie. Bardzo teoretycznie, ma 8 kart w łapie. No ale cóż, nie widziałem lepszego place'u. Ej, mam Rockbiter Weapon Doomhammer. Wow, dobra, już ma jak zabić. A ja wciąż... Mam różne możliwości. Co ja mógłbym zrobić? Ale nie będę... Dobra, odpalę to. Nie widzę innego. To jest najsensowniejszy wybór. In my opinion. I walnę raz twarz, bo mogę. W tym deku jest taki problem, że nie mamy dobitek. Nie mamy krakla. Bardziej postawiliśmy na kontrolę stołu niż na krakla. A krak był dobrą kartą.
Nie uwzględniłem go. To, że na początku powiedziałem, że może go uwzględnię, a potem dobraliśmy tak kartę, że już nie miałem na niego miejsca. Może to był słuszny wybór, może nie. Nie wiem. Przekonamy się. Na razie nie było... Czy krak jest spoko, jeżeli masz dobić przeciwnika? W innym przypadku to jest RNG, jeśli chodzi o zabijanie minionów przeciwnika. Cieszy może być silny, też wiele razy nam się przydał, ale... Ty masz konsekrację. Musisz mi wyczyścić cały stół. Okej, rozumiem. Wyrzucimy tą babeczkę i totem, w następnej turze będziemy mieli Thunderblast Valianta i będzie zajebiście. Nie masz, chyba że masz monetkę. Monetkę? Nie, Master for Battle. Okej. Mhm. A więc, możesz mi dobić któregoś z nich. Takie przedsięwzięcie. Myślę, że w takim razie... Lightning Storm nie będzie z tym pomysłem? I w twarz. Mamy dobrą możliwość zrobienia burstu za pomocą Rockbiteru. Elements guide me. Doomhammer to naprawdę poważne... Poważne źródło obrażeń. Za 5, właściwie 7 many mamy 16 obrażeń. To wciąż pomimo kosztu jest bardzo dobre, nie oszukujmy się. 16 obrażeń za 7 many? Wow. Pyroblast wymięka. Co prawda rozłożone na wiele tur. Kolejne? Co za 5 many? Co ty możesz mieć za 5 many? Dobijasz jego. Belcher. Uff. Teraz co ja mógłbym zrobić? Zrobić tak. Zrobić tak. No i tak. Okej. Nie wykorzystaliśmy na twarz przeciwnika. Doomhammera. Wciąż nie uważam, żeby to była zła wymiana. Drugi tik ataku został trochę słabo wykorzystany. Killbot. Okej. Dobijasz jego. Oczywiście. A ja w tym momencie... Kuszące. Elements guide me. I fight. Elements guide me. Kuszące, ale zacznę robić to. Ale zacznę robić totemy. Nie ma lepszego momentu niż teraz. Azure Drake dałby nam kartę, ale nie mam żadnego spela w łapie, z którego można by było mieć value. Azure Drake jest spoko, ponieważ dobór karty sam w sobie. Spell damage oczywiście za OE się świetnie przydaje. No i tym razem mamy jeszcze... nie mamy już... Krakla, ale mamy jeden Earthshock, który by się teraz bardzo przydał. A może podejdzie? Ja użyję to temu. O mój Boże, co za top deck. Yes. Fuck you. W sumie na Tyriona teraz mamy trzy kontry. Znaczy, Hex jest hard kontrą, a Earthshock nie jest hard kontrą, ale przynajmniej pozbywamy się Divine Shieldu, Taunta i Zetrafla, więc to jest jakiś sposób na pozbycie się przeciwnika. Dobra. Wow, złota Wind Fury. Nieźle. I to było na tyle w tym odcinku. Do kolejnego, moi drodzy. Do kolejnego. No, zobaczymy, czy zmiany są na plus. Myślę, że są na plus. Boli mnie, że nie mam tego zombie chow. Ale ta babeczka jest też nie jest zła, ok? Ma bardzo dobre synergie z naszym deckiem, też nie jest zła. Zobaczymy, jak się ta nowsza wersja decku sprawdzi. Mam nadzieję, że się wybijemy wyżej. Powinniśmy. Teraz jest ten deck, jeśli chodzi o early game, dużo bardziej stabilny. A to był największy problem tego decku. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.